No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi Juniorski. Moi drodzy, dzisiaj sobie pójdziemy troszeczkę od horrorów, ponieważ zawsze co dwa, co trzy dni są horrorki. I zagramy sobie dzisiaj w bardzo ciekawą gierkę, w którą grałem zawsze na informatyce. To Snail Bob 2, bądź też Ślimak Bob 2. Moi drodzy, klikamy, w ogóle tutaj chodzimy takim typiarzem, co nie możemy się tak schować i tak dalej. To jest mega gierka logiczna, nie przestraszcie się tutaj tej grafiki i tak dalej. Ona jest po prostu mega, ponieważ ja całą informatykę zawsze grałem w tą gierkę. Tylko że teraz wyszedł jakiś remaster. Nurze Bobby, czas na pobudkę. Kliknij Boba, aby go obudzić. Dobra, obudziliśmy teraz naszego Boba. Idziemy się teraz przebrać. Zobaczcie w ogóle, że teraz zmieniamy właśnie swoje te... A dlaczego nie ubraliśmy majtek? O, coś tutaj wyciągamy? Dobra, aha, okej. Okay. I teraz tutaj przyszedł ptaszek, dobra, i go nakarmił. Pomóż Bobowi się obrócić, dobra. Teraz napijemy się soczku na śniadanko. Tutaj w ogóle mamy też, zobaczcie, jakieś ślimacze wiadomości. Okej, okay, tu w ogóle jakaś wskazówka była. Ale nieważne, Snail Wars, spójrzcie, to jest Star Wars. Dobra, muszę teraz go kliknąć z tego, co mi się wydaje, bo teraz musimy się zatrzymać. Okej, okay. Ci tutaj ćwiczą, w ogóle możemy tutaj też interakcje też na inne, wiecie, jak na jakieś inne obiekty, co nie? Czekajcie, co my teraz tutaj musimy zrobić? Musimy tutaj kliknąć OK. Widzimy, że właśnie teraz wyszedł taki podest, przez którego sobie możemy przejść. Dobra, wchodzimy, moi drodzy, wychodzimy teraz na dwór. Nie, to jest teraz przebieralnia, OK? Możesz zmienić strój Boba w garderobie. OK, czyli możemy wybrać sobie takiego na przykład? O, czy już się wybrałem? Już mam tego skina, czy co? Nie, mam standardowego. Dobra, musimy tutaj coś nacisnąć, czyli to tutaj przełączamy. Dobra, zbieramy, moi drodzy, teraz pranie. I mamy, spójrzcie, tutaj w ogóle jakiegoś dziadka, co nie? Co się stanie, jak tutaj nacisnę? Nie wiem. Ale chyba musimy to na to przesunąć. Dobra. A, i teraz spadliśmy. Czyli ogólnie, generalnie możemy sobie spadać, także jest dosyć spoko. Otwieramy teraz tu i, moi drodzy, odkurzamy nasz pokój, co nie? To jest w ogóle nasz dziadek, bądź też ojciec, w sumie nie wiemy. Ale nie widziałem, że ślimaki też mogą mieć, wiecie, jak takie brwi, takie wąsy i w ogóle. O, wynosimy teraz śmieci, tu jest w ogóle jakaś gwiazdka. Zbieraj gwiazdy, aby odblokowywać poziomy i nowe stroje dla Boba. Okej, czyli mamy tutaj pierwsze, tu już widzę, jest drugie i tu jest trzecie, dobra. Wynosimy śmieci. Dobra, zamknęliśmy. I co teraz? A, teraz się tutaj oświeciło. Half-Life 3? Nigdy nie wyjdzie. Spróbuj znaleźć pozostałe gwiazdy. Tu jest jedno i tu jest drugie. Widzicie, możemy tutaj ich naciskać i oni wtedy tak jakby spadają. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy też źle, że ich sobie tak naciskamy. Ale dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Meet Bob, odblokowano osiągnięcie. Okej, okay, wybierz poziom, to już chyba było wszystko. To był taki a la tutorial, co nie? Teraz mamy, spójrzcie tutaj, 12 jakichś tych puzzli musimy zdobyć i 90 gwiazdek. A 3 gwiazdki są na jedną planszę, więc tutaj mamy 30 poziomów. No dobra, no to mamy tutaj troszeczkę do przejścia. Zostawcie koniecznie 1500 łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej ślimaka Boba. O, mamy nawet tutaj jakąś cutscenkę, okej? Okay? Puściliśmy sobie teraz tutaj jakiś samolocik, okej? Okay? Ten się tutaj cieszy, o, oh my god. O nie, jakaś wrona bądź też kruk tutaj przyleciał, czy orzeł i nas ukradł. O nie, czyli teraz musimy chyba powrócić do domku z tego, co mi się wydaje. Dobra, przyniósł nas tutaj. Okej, możemy się obudzić. Okej, obudziliśmy się. Tu w ogóle mamy jakieś jajeczka. Tu mamy gwiazdkę, tu mamy gwiazdkę i tu mamy trzecią gwiazdkę. Dobra, to była chyba akurat spoko. Dobra, idziemy teraz tędy. Czekajcie, tutaj sobie musimy... A, i tu jest wyjście. Dobra, tędy wyjść sobie nie możemy. Tu musimy bla 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 bla, straty pierdaty. To na razie jest dosyć proste, ponieważ to jest tak naprawdę po tutorialu pierwsza mapka. Okej, okay, 3 gwiazdki zdobyte. Kontynuuj. Ciśniemy, moi drodzy, dalej. Ja może go tutaj zatrzymam, ponieważ widzę, że tu jest jakiś aligator, na którego nie możemy wejść. Tu mamy gwiazdkę. Tu mamy drugą gwiazdkę i tu jest trzecia gwiazdka. Okej, okay. Wyjście. Tu jest w ogóle znak zapytania. Tutaj jak nacisnę, to sobie przeskoczymy. Nie możemy wejść tutaj właśnie w te kolce. Dobra, może odwróćmy. Jak się tutaj odwraca? Tak, dobra. Ciśniemy, moi drodzy. Muszę to teraz tak zgrać, żeby tutaj kliknąć. Dobra, spoko. Otworzyliśmy sobie teraz tu. W ogóle tu mamy jeszcze jakieś puzzle. Na niektórych poziomach są ukryte elementy układanki. Aha, dobra, już teraz wiem. I tutaj mamy, moi drodzy, widzicie napis, że tu jest Bobs. Czyli musimy iść cały czas za tą strzałką, bo musimy przecież wrócić sobie do domu, co nie? Okej, okay, ciśniemy dalej. 3 gwiazdunie, także spoko. Oj, tutaj zbieramy te puzzle, okej? Okay? A, i tutaj możemy wszystko poukładać i wtedy mamy jakiś rysunek i zdobędziemy pewnie jakiś kolejny poziom. Dobra, kontynuuj. Moi drodzy, gdzie teraz zaczynamy? Stąd wyjdziemy sobie. Dobra, czekaj, zatrzymaj się, ponieważ muszę najpierw znaleźć sobie gwiazdki. Gdzie one są? Tu jest pierwsza, tu jest druga i tu jest trzecia.
Okej, dobra, co tutaj możemy zrobić? Tutaj się otwiera. Wydaje mi się, że musimy chyba sobie zejść na dół. Dobra, tu jest w ogóle jakaś mrówka? Tak mi się wydaje. Okej. Teraz mrówka może ci pomóc. Aha, okej, czyli możemy tutaj też sterować dwoma postaciami naraz. Dosyć ciekawe wyjście, wychodzimy stąd, okej. Moi drodzy, mamy teraz kolejny poziom, kontynuuj. Co, tu jest kolejna, widzicie, tu, czekajcie, zatrzymaj się. A, tu jest chyba gwiazdka, dobra, mamy gwiazdkę, tu jest kolejna gwiazdka. I tu jest puzzle, okej. I tu jest trzecia gwiazdka, okej. Czekajcie, bo tam mrówka musi sobie przejść tu. A, i to jest niebieskie, to jest niebieskie, to jest żółte, to jest żółte. Dobra, chodź tutaj mrówko, spoko. I teraz znowu tutaj musisz przyjść. Okej, ja jestem w ogóle ciekawy, czy to by mnie mogło zmiażdżyć, ale chyba nie. Chyba ta gra nie jest aż tak brutalna, co nie? Okej, mamy tutaj kolejne trzy gwiazdki. Wow, garderoba. Możemy się teraz... Nie wiem, dlaczego w ogóle tu mam takie dziwne oczy. Nie wiem, o co chodzi. Garderoba. Dawaj do garderoby. Mogę się teraz przebrać za króla. Spójrzcie. Wow. Okej. Możemy być też śpiochem i możemy być królem. To jest po prostu mega. Zobaczcie w ogóle, że tu jest jakiś Batman. Mario! Okej. I co tu jeszcze mamy ciekawego? Jakieś piraty, tu jakieś cosik. Dobra, muszę wam powiedzieć, że te skiny są mega. Spójrzcie w ogóle tego skina. To jest jakiś święty Mikołaj, co nie? Ten w ogóle też jest mega. I ten też. I ten też! Wszystkie są. Patrzcie tą rybę tu, okej. Wyłączamy, moi drodzy, przebrałem się teraz za króla. Dobra, kontynuuj. Jestem teraz królewiczem, dobra. A mamy teraz tutaj ten, dobra. Czekajcie, co tutaj teraz musimy zrobić? Tu jest pierwsza gwiazdka. Ja najpierw szukam sobie gwiazdek, co nie ty, bo nie potrafię znaleźć innej gwiazdki. Wydaje mi się, że... A tu jest druga, dobra, a gdzie jest trzecia? Może gdzieś tutaj za słońcem albo coś takiego? Wydaje mi się, że nie. Tu jest, dobra. Czekajcie, ciśniemy dalej, ponieważ muszę uważać na tego, ponieważ oni tutaj robią ślimako burgery. I musimy na tych typiarzy tutaj mega uważać. Dobra, zamknij sobie to tutaj, przechodzimy, spadamy na dół, bo nie mogę wpaść na tego typiarza. To są w ogóle chyba żaby, co nie? Tak mi się wydaje. Okej, ciśniemy dalej. Moi drodzy, tu jest w ogóle jakaś bańka. Czekaj, zatrzymaj się, bo najpierw sobie zbieramy gwiazdki. Tu jest puzzle. Tu jest. Okej, tu już widzę kolejne. Dobra, i trzeci jeszcze. Gdzie może być? Tu jest chyba, nie? Dokładnie. Okej, co to jest? Dobra, tu muszę chyba wejść na tą bańkę. Muszę tutaj nacisnąć. Dobra. Teraz muszę przeskoczyć tu. Dobra, otwieramy sobie tutaj, schodzimy tu na dół i moi drodzy, mamy wyjście. Na razie te plansze są dosyć spoko, dosyć proste, ale może później będzie troszeczkę ciężej i w końcu może kiedyś zginiemy, nie wiem. Dobra, gdzie teraz wychodzę? Tutaj. O nie, aligatory? Czekaj, tu jest gwiazdunia. Tu żadne gwiazdunia, tu coś jest, dobra, tu jest gwiazdunia, okej. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma, nie wiem gdzie jest trzecia gwiazdunia. Tu gdzieś jest, nie no, nie widzę. Nie potrafię teraz tego zauważyć. Ja wiem, że wy może oglądacie mnie teraz na komórce i widzicie i pewnie już zauważyliście tą gwiazdkę, bo macie mniejszy ekran, ale ja patrząc tutaj, to nie potrafię sobie po prostu tego tutaj ogarnąć. Nie widzę, po prostu nie widzę tej gwiazduni, co nie? Dobra, powracając do gierki, ja muszę chyba przejść przez te aligatory, tak mi się wydaje. Patrzcie to. Okej. A, i mamy tutaj chwilkę. Okej, mamy tutaj, nie wiem w ogóle, czy tutaj za nim gwiazdka nie była. Nie mam żadnego pojęcia, ale muszę wam powiedzieć, że znalazłem dwie gwiazdki, więcej już znaleźć nie potrafię. Jeżeli zauważyłeś tą gwiazdkę, to daj koniecznie znać, ponieważ ja tutaj nie potrafię jej nigdzie zauważyć. Nieważne. Moi drodzy, wychodzimy stąd. Mam tylko gwiazdunię. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy widzieliście trzecią gwiazdunię. Dobra, z czym teraz tutaj mamy do czynienia? Widzę, że jesteśmy tutaj, ten strzela do tego. Okej, a gdzie są znowu gwiazdunie? Znowu tych gwiazdu nie ma, prawda? Okej, tu sobie... O, tu jest gwiazdunia, dobra. Tu jest czerwone, to jest to. Żółte to jest to, on spadnie i go tutaj strzeli. Okej, w ogóle widzę, że tutaj też mamy puzzle do zdobycia. Więc ja sobie tutaj zejdę teraz. O, okej. Nie wiem, co się teraz stało. Ale... Wyciągnął w ogóle ten rocket launcher, nie wiadomo w ogóle skąd to jest, co nie? Czekajcie, bo ja myślałem, że tutaj w ogóle za tym będzie jakiś puzzle, ale nie potrafię tego puzzla znowu tutaj znaleźć. Dlaczego to jest wszystko takie ciężkie? Ja myślałem, że to jest jakaś prosta gierka, a ja tutaj po prostu nie potrafię tych puzzli wszystkich znaleźć. Wydaje mi się, że ten puzzle może, jak on gdzieś... Czekajcie, ja sobie tutaj może to zrobię jeszcze raz. Ładowanie.
I zobaczymy, czy przypadkiem nie ma tutaj za nim tego puzzla. Nie, tu jest pierwszy gwiazdunia. Druga gwiazdunia jest tu. No i musimy uważać jeszcze na ten puzzle. Trzecia gwiazdunia jest tu. I gdzieś ten puzzle może jeszcze będzie. Czekajcie, może muszę tutaj na niego klikać, wiecie o coś. Dobra, ten się boi. Wyciągnął rocket launcher. Nie ma! Nie ma tutaj nigdzie tego puzzla. Jak oni to wszystko poukrywali, to jest po prostu niemożliwe, co nie? Może on tutaj potrafi jakoś strzelić do niego? Nie no, chyba nie. No tam nie zdobyliśmy sobie gwiazdki, tutaj nie zdobyliśmy sobie puzzla, więc w ogóle nie wiem, co jest grane. No ale naszym głównym zadaniem jest, żebyśmy sobie po prostu poszli do domku. Oh my god, tu jest pierwsza gwiazdka, dobra. Tu jest druga gwiazdka. Czy ja mogę ich tutaj zrzucić? Dobra, tutaj muszę w ogóle kliknąć. Aha, i to tutaj przyjeżdża. Tu jest trzecia gwiazdka, także jest dosyć spoko. Idziemy teraz tutaj. Wchodzimy na to. Aha, dobra. Teraz jedziemy. Dobra, i co to jest? Aha, to jest jakieś przesuwatory pospolite. Będzie coraz to ciężej. Nie wiem, czy mamy teraz tutaj jakiś kolejny strój, ale chyba nie. Dobra, wychodzimy tutaj. W ogóle... On się mnie boi? Czekajcie, gwiazdunia. W ogóle tu jeszcze jakiś puzzle będzie. Tu sobie możemy otworzyć. Tu jest gwiazdka. Zaś nie widzę trzeciej gwiazdki. Po pierwsze... O, tu jest puzzle! Oh my god, więc to może też taką formę przybrać. Ja myślałem, że to ma tylko i wyłącznie taką formę, że muszę coś kliknąć, jakaś interakcja, to wtedy zdobędziemy sobie właśnie ten buzel. I obczajcie tą gwiazdkę tutaj. Przecież to jest nie do ogarnięcia. To jest po prostu nie do ogarnięcia. Tutaj w ogóle widzę, że już będę musiał przeskoczyć, bo tutaj coś będzie. Patrzcie to. Dobra, przeskakujemy. Okej, nie wiem, co tutaj było, ale ewidentnie by nas to teraz zjadło. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że... Garderoba, mamy teraz jakiś domek, spójrzcie to! Mogę się przebrać za domek z Hello Neighbor, ja nie wytrzymam. Dobrze, moi drodzy, ja sobie wyjdę teraz, czekajcie, wyjście poziom. Moi drodzy, Snail Bob 2, bądź też Ślimak Bob 2. Mam nadzieję, że wam się ta gierka podobała, pamiętajcie, że jest w ogóle ten domek, co nie? Jeżeli chcecie więcej, zostawcie koniecznie 1500 łapeczek w górę i polecimy sobie więcej ze Ślimakiem Bobem 2. Tutaj macie listę wspierających, dziękuję, jesteście mega, pozdrawiam. I pamiętajcie, czasami są horrorki, czasami są takie gierki, dlatego ci, którzy lubią horrorki, niech zostaną na horrorki, ci, którzy lubią właśnie takie ślimaki, zostaną na ślimakach i wbijacie też na juniorski 2.0, mój drugi kanał. Komentarze dnia! Jeżeli chcesz zostać komentarzem dnia, napisz jakiś fajny komentarz, na przykład juniorek, ślimaczek. A pojawisz się na odcinku, jeżeli też zostawisz łapkę w górę. Mam nadzieję, że się ten odcinek podoba, jeżeli nie zapraszam. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.